Dobry wieczór Państwo, Adrian Stankowski. Witam w wieczornej rozmowie telewizji Republika w punkt. W studiu witam gościa, pan Michał Woś, Ministerstwa Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Panie ministrze, na czym polega zabezpieczenie? instytucja zabezpieczenia w ogóle w prawie cywilnym? W ogóle w prawie cywilnym to można mówić i mówić, natomiast to, co zrobił sąd najwyższy, no to to jest absolutne kuriozum, to wszyscy prawnicy łapią się tak naprawdę za głowę, że jak można dopuścić do takiej uzurpacji, do takiego stosowania prawa, bo, bo, bo to jest bardzo dobre pytanie, bo my tu wszyscy mówimy, sąd najwyższy, co on zrobił i tak dalej, a wydaje mi się, że, że ludzie właśnie by chcieli dowiedzieć się, o co chodzi, dlaczego to jest tak zagmatwany spór prawny. Zabezpieczenie to jest szczególna instytucja w prawie cywilnym, przede wszystkim postępowaniu cywilnym przewidziana w kodeksie postępowania cywilnego i to warto podkreślenie, a nie przed Sądem Najwyższym, w artykule 755 kodeksu. I co, cóż ten artykuł mówi? Mówi, że jeżeli nie mamy zabezpieczenia pieniężnego, to sąd może zastosować szczególnego rodzaju zabezpieczenia i tam się wymienia katalog. Na przykład określić, jak, jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem, na przykład określić, jak pewne prawa mają być ukształtowane i tak dalej, Kto i tak korzysta dalej. z między na Dokładnie, przykład, tak, ale dokładnie po, to, to tak. To może być, u, musi być uregulowanie dotyczące stron postępowania. Zgadza się. Strony postępowania, które działają w ramach tego postępowania cywilnego i korzystają z uprawnień Kodeksu postępowania cywilnego. Natomiast nigdzie, nikt tam nie wyczyta, bo w polskim systemie prawnym nie ma takiej instytucji, żeby zabezpieczać przez zawieszenie stosowania ustawy. Nie da się zawiesić stosowania ustawy. No, sprawy ustrojowe, czyli to jak funkcjonują ustawy, jak funkcjonuje państwo i no, określa konstytucja, a nie kodeks postępowania cywilnego. I no, w konstytucji, proszę sobie wyobrazić, prawa cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego też wyklucza taką. Są absolutnie różne. To tak. czym innym jest kwestia ustrojowa organów państwa, organizacji państwa, działania państwa, czym innym jeszcze to postępowanie, które toczyło się przed Sądem Najwyższym, bo w tym postępowaniu przecież chodziło o tak naprawdę sprawę ubezpieczeniową. Prawo ubezpieczeń, gdzie stroną był e, jakiś Dariusz obywatel S. Dariusz S Peś, drugą, drugą, drugą stroną był Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS e, i to w ogóle nie miało nie miało związku, więc więc e, to, są, to są inne kwestie. Czym innym jest postępowanie cywilne, a czym innym kwestie ustrojowe i kwestie ustrojowe określa przede wszystkim konstytucja tak ewentualnie konstytucja może odesłać jak w przypadku reformy Sądu Najwyższego wprost do ustawy, żeby to ustawa coś uregulowała, ale to musi być jasno określone w konstytucji i teraz jedynym organem który w Polsce orzeka o zgodności ustawy z konstytucją, jest Trybunał Konstytucyjny. Ale proszę sobie wyobrazić, pan redaktor jest świetnym znawcą, pan redaktor wie, ale, ale nie wszyscy nasi, nasi nasi widzowie pewnie wiedzą, że nawet Trybunał Konstytucyjny nie ma takiego uprawnienia, nie przewidział niech w Konstytucji dla Trybunału, nawet Trybunału Konstytucyjnego takiego uprawnienia, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł orzec, że nie, zawieszamy ustawę. Nawet jeżeli prezydent skieruje pytanie do Trybunału, jeżeli posłowie skierują pytanie do Trybunału, zaskarżą jakąś ustawę, to ta ustawa cały czas obowiązuje, ta ustawa cały czas jest w obiegu prawnym i każdy z tego uprawnienia, które jest w tej ustawie może korzystać, każdy może na tą ustawę powołać i tak dalej, tak dalej. I nawet jeżeli toczy się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym i sędziowie Trybunału, bo oni od, od tego są, Zastanawiałem się, czy ta ustawa, czy ten konkretny przepis jest zgodny z konstytucją, czy nie jest zgodny z konstytucją, tak należy ten przepis rozumieć. To nawet wówczas, w czasie, gdy to postępowanie Trybunału Konstytucyjnego jest w toku, Trybunał Konstytucyjny nie ma możliwości zawieszenia jego stosowania, nie ma możliwości zawieszenia ustawy. W polskim, w polskim systemie prawnym nikt nie ma uprawnienia do tego, żeby zawiesić prawo. Zawiesić prawo, zawiesić ustawę, a szczególnie w takim przypadku, no bo z czym mieliśmy do czynienia przed Sądem Najwyższym? No, przed Sądem Najwyższym e, e, zebrali się sędziowie, najpierw w mniejszym składzie trzyosobowym. W tym mniejszym składzie byli sędziowie, którzy już są sędziami w stanie spoczynku. No, jak się tam znaleźli, no to trzeba pytać e, w Sądzie Najwyższym. No, na pewno nie, nie, nie był to skład zgodny z ustawą. Skoro przeszli w stan spoczynku, skoro osiągnęli wiek emerytalny, e, nie powinni byli się znaleźć w tym składzie. Natomiast e, został wykorzystany pretekst, tak? znaczy, Sędziowie wykor to, że tam byli ci sędziowie, którzy już przeszli ten stan spoczynku i w rozszerzonym składzie siedmioosobowym, gdzie było aż dwóch sędziów, którzy już przeszli te 65 lat wieku emerytalnego, można powiedzieć, stanu spoczynku dla sędziów, wykorzystali pretekst. Znaczy, to trzeba jasno powiedzieć, że wszyscy łapią się za głowę, bo to jest najzwyczajniej w świecie uzurpacja. W polskim systemie prawnym nie może Sąd Najwyższy wydać postanowienia, które zniweluje działanie ustawy, które stwierdzi, że ustawa jest zawieszona i, i, i nie działa, tak? nie wywołuje skutków. A to zrobił Sąd Najwyższy. To rzeczywiście najbardziej rażąca niezgodność z prawem, natomiast jest też, jest też... Niezgodności wiele. Na przykład sam, to, sam fakt, że Sąd Najwyższy nie jest upoważniony do udzielania zabezpieczenia, nigdy, to chyba jest jedyne zabezpieczenie, którego w ogóle w historii udzielił Sąd Najwyższy. I to jest niezwykle ciekawa sytuacja, i tutaj możemy odesłać wspólnie wszystkich tych broniących demokracji, tak z Komitetów Obrony Demokracji, itd., itd., żeby sobie przeczytali. Jak kuriozalne jest to postanowienie Sądu Najwyższego, który właśnie orzekł o tym zawieszeniu, bo Sąd Najwyższy sam stwierdził, jest na to przepis, to jest 734 kodeksu postępowania cywilnego i w tym artykule 734 wprost jest napisane, że zabezpieczenia udziela sąd właściwy w pierwszej instancji. Jeśli nie da się określić tego sądu właściwego, wówczas sąd dla miasta stołecznego Warszawy. I wprost jest w prawie, w kodeksie postępowania cywilnego, w tym artykule napisane, że sąd najwyższy nie może udzielać zabezpieczeń. Nie dotyczy ten przepis sądu najwyższego wprost. I co zrobił sąd najwyższy? Wpisał sobie w tym swoim postanowieniu, w uzasadnieniu, sam się nawet do tego odniósł, wpisał w punkcie 36 tego, tego uzasadnienia do postanowienia, że otóż, owszem, jest taki przepis, ale my chcemy zadać pytanie do Trybunału y, Unijnego, więc my nie będziemy tego przepisu stosowali. No, jawna, jawne łamanie, można powiedzieć, y, ustawy, działanie na granicy procedury dziwne, bezprawne. Y, no i wcale nie możemy się dziwić, że i Kancelaria Pana Prezydenta, i prokuratura y, ustami prokuratury. Prokuratora Hernanda w imieniu prokuratora generalnego, prokurator Hernand wydał oświadczenie i dzisiaj najnowsze oświadczenie Krajowej Rady Sądownictwa, że po kolei organ za organem, instytucja za instytucją państwową uznają, że nie można. E, Szanować takiego postanowienia, które jest po prostu bezprawne, które jawnie, jawnie wprost łamie zasady prawa, które mamy i nie tylko zasady, bo je można interpretować, dowodzić, ale łamie przepisy, które są zapisane wprost, w zdaniu, które byśmy dali. Tu już nawet nie trzeba, często się odwołujemy. Prawnicy mają tę tendencję, że a tam uczymy na pierwszym roku prawa, student pierwszego roku prawa to zrozumie. To nawet nie potrzeba, mówiąc wprost, studenta pierwszego roku prawa. Wystarczy każdą osobę, która potrafi czytać, pisać, żeby otworzyła kodeks i zobaczyła, jak byk jest napisane, że Sąd Najwyższy nie może udzielać zabezpieczeń, bo Sąd Najwyższy nie jest od tego, zwłaszcza, że od zabezpieczeń musi przysługiwać odwołanie. No I... właśnie, bo o to chciałem zapytać, bo w, w kodeksie jest też również, jak byk, napisane, że na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Tam są jakieś dwie strony tego postępowania, które, które zostały na lodzie, prawda, bo, bo nie toczy się ich, ich sprawa. No, może będą chciały złożyć zażalenie. Tymczasem Sąd Najwyższy dzisiaj już pośpiesznie przesłał swoją skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to sytuacja bardzo dziwna, zwłaszcza, że odbiera się właśnie tym stronom postępowania prawo do procesu, do terminowego rozpatrzenia ich sprawy, bo to też niezwykle ważna i istota chyba też sprawy, że zabezpieczenia udziela się stronom tego postępowania. Natomiast w tym przypadku Sąd Najwyższy orzekł, że udziela zabezpieczenia de facto samemu sobie, bo czego dotyczą te pytania skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Dotyczą tego, czy sędziowie rzeczywiście mieli przejść w stan spoczynku, mimo że w ustawie jest napisane, że przechodzą w stan spoczynku. I to najwyższy orzekł, ok, zawieszamy, zawieszamy te, te, te przepisy, przez to, że tak orzekł. Zawiesił ustawę, to już, to już mówiliśmy o tym, że to zdaje się być mało skuteczne i nie, nie może być skuteczne. Przez to, że tak orzekł, e, tak naprawdę narusza prawa stron postępowania, czyli tego pana B.S., o którym mówiliśmy i ZUS e, z drugiej strony, do rzetelnego rozstrzygnięcia ich e, sporu, który zawiesł przed Sądem Najwyższym. No, wyobraźmy sobie teraz sytuację, skoro Sąd Najwyższy tak działa, tak? Znaczy, ja rozumiem spór polityczny, znaczy, politykę naprawdę i to jest, to jest gorący apel. Politykę zostawmy politykom, tak? Znaczy politykę zostawmy, jeżeli ktoś chce społeczeństwu. Po to są spory, po to, to jest twórcze często, tak? Znaczy razem twórzmy naszą rzecz pospolitą w różnych nurtach, ale, ale przynajmniej się przekonujmy. I to jest owszem polityka, natomiast politykę, nie wpuszczajmy polityki za drzwi sali sądowej. A sędziowie Sądu Najwyższego niestety tą politykę wpuścili, zadziałali politycznie, bo to jest działanie niestety, ale czysto polityczne. Znaczy, to jest działanie wymierzone na to, żeby w obronie swoich interesów. Znaczy, trzeba jasno powiedzieć, no gdy, gdy, gdy obniżano wiek emerytalny na przykład sędziom w sądach powszechnych, jakoś Sąd Najwyższy w cudzysłowie nie stanął w obronie. tak? Nie podniósł tych argumentów, nie wystąpił z tym pytaniem, nie zainteresował się. Natomiast gdy no nie bliższa koszula ciału, tak? gdy, gdy, gdy sprawa dotyczy rzeczywiście samego Sądu Najwyższego, to wówczas wyszukuje różnego rodzaju kruczki prawne, ale kruczki prawne, które prowadzą do uzurpacji, bo nie ma czegoś takiego w polskim stanie prawnym, że można sobie zawiesić działanie ustawy. Do uzurpacji, do uzurpacji, a niestety. Do uzurpacji jeszcze wrócimy. Chciałbym prześledzić jeszcze kwestię protokołu brytyjskiego albo londyńskiego, bo to dwie nazwy się pojawiają. Tam jest wyłączony w ogóle taki, taki tryb działania sądów w Polsce. Rzeczywiście jest w protokole, bo Polska i Wielka Brytania przystąpiły przy podpisaniu, przy ratyfikacji traktatu lizbońskiego, zastrzegły sobie pewne uprawnienia i zastrzegły sobie pewne kompetencje dla własnych sądów, i, i, i ograniczyły kompetencje instytucji unijnych do oceny pewnego zakresu naszych kompetencji, tak? znaczy naszych krajowych, wewnętrznych, suwerennych. I niestety tutaj trzeba się dokładnie przyjrzeć, trzeba się zastanowić, przeanalizować, no ale zdaje się, że, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii będzie chciał rzetelnie podejść do swojej roli bezstronnie osądzić ten spór, no to te pytania, bezprawne pytania prerudycjalne, będzie musiał po prostu, czy tą tę, tę, tę skargę właściwie nie przyjąć, tak, no bo, no bo jeżeli nie ma kompetencji, no bo do czego jest powołany Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Wprost o tym mówi traktat i o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że on rozstrzyga spory związane z interpretacją traktatów unijnych albo z interpretacją prawa wytworzonego w ramach instytucji unijnych. I proszę powiedzieć, w którym miejscu w traktacie y, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo Unii Europejskiej w tych dwóch podstawowych traktatach, w którym miejscu y, są tam sprawy związane z wiekiem emerytalnym y, polskich sędziów. Tak? Znaczy, y, dlaczego Sąd Najwyższy, próbując, no nie wiem, tonący brzytwy się chwyta chyba wręcz, y, 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 próbuje doprowadzi do sytuacji, w której oddajemy kompetencje zewnętrznym, czy powiedzmy unijnym instytucjom, nie naszym krajowym, nie, nie, nie wewnętrznym, do oceny czegoś, co jest przymiotem przede wszystkim spraw wewnętrznych. Znaczy, Polska ma prawo do swojego systemu sądownictwa, Polska ma prawo do ukształtowania tego sądownictwa w taki sposób, jaki chce, tak naprawdę suweren, a wolę suwerena wyraża się w demokratycznych wyborach, a demokratyczne wybory przekładają się na parlament i to parlament decyduje. I to jest naturalna, prosta ścieżka od A do Z, a nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której no, będziemy godzili się na swego rodzaju sędziokrację, tak? że, że grupa sędziów, którzy zostali wybrani w nie do końca jasnych procedurach, dopiero teraz to zostało usprawnione dzięki Krajowej Radzie Sądownictwa i reformie, którą Rząd Prawa i Sprawiedliwości i Znaczonej Prawicy przeprowadza, że sędziowie, którzy nie mają mandatu tak naprawdę żadnego demokratycznego, tak? sędziowie, którzy owszem mają jakąś wiedzę, no, ale wiemy często z jakich czasów się wywodzą. No przecież sędzia Iwulski można powiedzieć, że, że jest, mówiąc brutalnie i nie boję się tego powiedzieć, dobrze wyszkolony jako osoba po kursie WSW, tak, czyli, czyli komunistycznej, wojskowej służby wewnętrznej, że niestety takie osoby są w Sądzie Najwyższym. Jeżeli te osoby Sądu Najwyższego próbują ingerować w prawo. W interpretację prawa owszem, ale to już jest krok dalej. To już jest zakwestionowanie kompetencji parlamentu, zakwestionowanie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i szeregu innych instytucji do tego, żeby stosować prawo. No nie, ma, nie ma w polskim systemie prawnym czegoś takiego, jak zawieszenie stosowania ustawy i o tym między innymi tutaj można się powołać na właśnie protokół brytyjski, który narzuca pewną czy proponuje pewną interpretację właśnie prawa unijnego w stosunku do Polski. Wracając do, do Polski właśnie, to zastanawiam się, co będzie, jeżeli jutro jakiś, jakiś sąd rejonowy w sprawie o rozwód, bo może się tak zdarzyć, bo skoro wolno sądowi najwyższemu, to również każdemu innemu sądowi w kraju, no na przykład nie, 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 nie zabezpieczy jakiegoś powództwa przez zawieszenie zawieszenia albo zawieszenie jeszcze, nie wiem, kodeksu karnego, czy można sobie to już teraz wszystko wyobrazić, bo niestety to wszystko, oznacza anarchia. Dokładnie. Znaczy ni niestety jest tak, że to postanowienie Sądu Najwyższego, ta daleko idąca samowola i taka interpretacja prawa już niezgodna z prawem to właśnie uzurpacja prowadzi niestety wprost do anarchii znaczy prowadzi do tego że teraz każdy może sobie interpretować i mówić że będę zawieszał postępowanie będę zawieszał ustawę że sędzia na przykład właśnie w jakimś rozwodzie stwierdzi że zawiesi działanie jakiegoś, jakiegoś przepisu albo co gorsza biorąc jakiekolwiek postanowienie sędzia nagle zacznie interpretować nie wiem ustawę o ustroju sądów powszechnych i sobie zawiesi postępowania w przypadku nie wiem, deliktów dyscyplinarnych. Tak? Znaczy, kolejny przypadek był z ostatnich dni sędzia znowu został złapany po pijaku, tak? znaczy jechał po pijaku, miał wydychanym powietrzu sporo ponad to się ponad, duża ponad duża normę immunitetu. Tak? Duża da niestety i oczywiście musiał się powołać na immunitet. No to niestety duża, duża część sędziów. Tak się, tak się przyzwyczaiła i tak się wychowała w tym systemie, którym mieliśmy, że ręka rękę myje, że koledzy go osądzą, że będzie łagodnie, że dalej będzie sądził, ale pewnie w jakimś innym sądzie. Ale my mówimy twarde dość, znaczy my mówimy nie, nie może tak być. Stąd Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym i stąd wprowadzenie w końcu tych prawdziwych standardów do tego, żeby realnie oceniać właśnie środowisko, żeby to nie samo środowisko siebie oceniało, tylko żeby byli ci, którzy, do których nie ma zarzutów moralnych i którzy będą mogli. Ocenić z pewnej perspektywy te wszystkie czyny, które robią sędziowie. I ja bardzo często powtarzam taki przykład, że jak, jak, jak jeszcze jak byłem też wiceministrem sprawiedliwości, jak my rozmawialiśmy z naszymi kolegami z Holandii, ze Szwajcarii, czasem z Francji się zdarzyło, i, i rozmawialiśmy o sytuacji polskiego sądownictwa. I rozmawialiśmy na przykład o postępowaniach dyscyplinarnych. To ci sędziowie pokazywali nam statystyki, że u nich właściwie te postępowania dyscyplinarne to jest jakaś rzadkość, że, 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 że to, jest, to jest totalny margines. I się zastanawialiśmy wspólnie, dlaczego, tak? znaczy, jak to działa, dlaczego tak jest. I potem mówiliśmy o naszych przypadkach, o, o słynnym prowokacji sędziego na telefon, o sędziem, który ukradł 50 zł, tak, a są Najwyższy orzekł, że przez to roztargnienie. Niestety jest bardzo długa, i tak lista. dalej, i tak dalej. Niestety listę znamy. I, i oni, oni się łapali za głowę. Znaczy, oni powiedzieli, że u nich standard wygląda w ten sposób, że jeżeli sędzia już zrobi coś złego, czy umyślnie, czy nieumyślnie, to sam się zrzeka. Znaczy tam presja środowiska, etos tego zawodu, godność tego urzędu jest tak daleka, że ta osoba sama się zrzeka urzędu, przechodzi do jakiego innego zawodu prawniczego, chwyta się innej roboty, mówiąc kolokwialnie, ale sama wie, że nie może sądzić. Znaczy złodziej nie może osądzać osoby, które kradły, tak? Złodziei i tak dalej, i tak dalej. Sąd najwyższy u nas był innego zdania. Natomiast... Można kłamać o własnej sprawie. Znaczy sędzia może, może kłamać yy, złapany, złapany na, na, na przestępstwie drogowym. Tak? Natomiast panie ministrze, yy, ta cała awantura z opozycją yy, yy, jest otoczona o praworządność rzekomo zagrożoną. Co to jest praworządność definiuje artykuł 7 Konstytucji to jest po prostu działanie w granicach i na podstawie prawa. Tak? To jest, oznacza to, że wszystkie władze od sołtysa po, po prezydenta mogą wykonywać swoje programy wyłącznie na podstawie e, delegacji e, ustawowej. Tak Jak takiej delegacji nie ma, to znaczy, że że, że została złamana praworządność. No w tym przypadku mamy taki, um, ta, taki właśnie przykład takiego działania, kiedy Sąd Najwyższy przekroczył ra, w sposób rażący um, ramy praworządności. Czy trzeba bronić praworządności i konstytucji przed Sądem Najwyższym? Dobrze postawione pytanie. Niestety ja z ubolewaniem patrzę na to, co się dzieje i na to, jak. I to trzeba powiedzieć wprost, jak bardzo. Opozycja zdołała wytworzyć takie poczucie, takie rozemocjonowanie, poczucie zagrożenia, poczucie y, jakiejś nadzwyczajnej sytuacji, że to rozemocjonowanie udzieliło się sędziom. I to jest absolutnie sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, nie powinna była mieć miejsca. Znaczy, nie możemy dopuścić do sytuacji pozwolić na sytuację, żeby sędziowie politykowali. Sędziowie nie są od polityki, sędziowie nie są od sporów politycznych i sędziowie są tymi osobami, które powinny być obok tego, które powinny być ponad sporem politycznym i które powinny po prostu interpretować prawo interpretować prawo i działać zgodnie z prawem. Natomiast w tym przypadku jak się zdaje sędziom tak bardzo udzieliły się te protesty pod sądem najwyższym, te stanie ze świeczką, tak, znaczy, słyszeliśmy panią profesor Gersdorf, która przypadkiem tam stała, a, a, a świeczkę jej podali, bo było ciemno, tak? Mm. Więc 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 niestety sędziom tak bardzo udzieliła się ta atmosfera polityczna wywołana przez opozycję. Tak bardzo czuli się zagrożeni powiem powiem wprost utratą tych wszystkich przywilejów, które przez całą Trzecią RP, którą u zarania trzeciej RP, kiedy nie rozliczono sędziów z PRL-u, którą sobie wywalczyli tą pozycję, gdzie właśnie można było doprowadzić do sytuacji, gdzie ręka rękę myje, gdzie sędzia sędziego sądził, kolegę traktowało się pobłażliwie i niestety z tym mamy do czynienia, że sędziowie bojąc się o własne, własne przywileje, stając w obronie własnych, chroniąc swoje te, te, te nadzwyczajne przywileje, doprowadzi do sytuacji, w której udzieliła im się niestety ta gorączka polityczna Dobrze, i te emocje że, polityczne. wydaje się, że Polakom się nie, nie bardzo udzieliła, sądząc po frekwencji tych protestów pod Piękne, sądem. piękne wakacje mamy i piękne lata. Michał Woźń, Ministerstwa Sprawiedliwości był naszym dziękuję gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję serdecznie bardzo. dziękuję za wizytę, a ja już państwem się żegnam. Zostańcie państwo z Telewizją Republika.